I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Serial Netflix. Lubię pogrzeby. Bywam na nich. Odkąd nauczyłam się czytać nekrologii. Bóg naszym schronieniem. Burmistrza zamordowano. A zabójca jest tutaj. Stoi niewinnie wśród nas. Planując kolejny ruch. I obserwuje, co robię. Wiem, że jestem bliska prawdy. Mam wszystkie elementy układanki. Muszę je tylko dopasować. Muszę wejrzeć pod łzy i maski rozpaczy. Póki co zdołano mnie przechytrzyć. Ale decydujące starcie jeszcze przed nami. Zabójca na pewno popełni błąd. A ja będę przygotowana. Moja protegowana z kucykiem. Bystra jak zawsze. Wujek Fester. Rozdział 7. Kim naprawdę jesteś? Jak długo mnie śledzisz? Wpadłem do miasta rankiem. I naszła mnie fala nostalgii. Przecież nie chodziłeś do Nevermore. Racja. Z twojego taty był inteligencik. Ale wpadałem do niego. Zwykle z dachu ze sztyletem w zębach. By nie tracił czujności. No jasne. Opowiedział mi, co tu się dzieje. Potwory, morderstwa, zamęt. Ależ zabawa. Mam pracę w Bostonie. Ale obiecałem mu, że będę cię odwiedzał. Jaką pracę? Taką, która wymaga. Bym parę dni pozostał w ukryciu. To szopa kolegi. A więc znalazłaś sobie kolegę. Biedaczyna wróci do domu. W worku na zwłoki. Lubię kryjówki z przekąskami. Te pszczoły hibernują. Eugene traktuje je jak własne dzieci. Dlatego ich nie zjadaj. Wiesz co? To zabójcze spojrzenie pełne dezaprobaty. Przypomina mi twoją matkę. Skoro już mowa o straszeniu. Wiesz, z jakim potworem masz do czynienia? Nie udało mi się go zidentyfikować. Nazywa się Hyde. Jak Jekyll i Hyde? Widziałeś kiedyś takiego? O tak. W czasie wakacji w 1983 roku. W Instytucie dla Obłąkanych w Curychu. Miałem tam pierwszą lobotomię. Ale one są jak tatuaże, jedna to za mało. Opowiedz mi o Hydzie. Olga Malakowa. Rany. Miała wszystko. Urodę, inteligencję. I zamiłowanie do nekrofilii. Olga była pianistką koncertową. Pewnego wieczoru przemieniła się. W trakcie sonaty Chopina. Zmasakrowała wielu słuchaczy. I trzech krytyków muzycznych. Co było bodźcem? A może przemieniła się sama? Nie mam pojęcia. Widziałem ją. Tylko na terapii elektrowstrząsowej. Książki o dziwolągach. Nie wspominają o Hajdach. A Nevermore ma najlepszy zbiór na świecie. Znasz pamiętnik Nathaniela Faulknera? Nim założył Nevermore. Podróżował po świecie. I tworzył katalog dziwolągów. Skąd o tym wiesz? Myślisz, że twoi rodzice teraz nie mogą od siebie oderwać rąk o raju. Pewnej nocy przyszedłem. Do Gomeza niezapowiedziany. Przeszkodziłem. Ale nie w wojnie na poduszki. Wujku Festerze. Gdzie jest ten pamiętnik? W bibliotece Wilczej Jagody. Twój tata mnie tam wysłał. I kazał zostać na dłużej. Tak znalazłem tę zmyślną kryjówkę. Miałem nadzieję znaleźć biżuterię. Lub forsę, a natknąłem się na pamiętnik. Wieczorem zakradniemy się do biblioteki. Tymczasem się schowaj. Jak cię znajdą? Wyprę się ciebie. I odbiorę nagrodę za twoje pojmanie. Tego się spodziewam. Zostaw pszczoły w spokoju. Moja powieść miała być wynaturzoną fikcją. Ale rzeczywistość zmieniła ją. W moje osobiste lustro. Po wizycie w domu Gatesów. Mam wiele pytań bez odpowiedzi. Skoro Laurel Gates zmarła 20 lat temu. Kto śpi w jej pokoju?
Czemu ma moje zdjęcia? I co go łączy z Hajdem? Ktokolwiek to jest, zabije. By nie zdradzić swego sekretu. Goody przewidziała, że samotnie będę szukać odpowiedzi. Oczywiście nie ma jej, gdy jej potrzebuje. Martwi bywają. Równie irytujący i niesolidni jak żywi. Cześć. Myślałam, że jesteś na stypie burmistrza. Znikam, jak tylko ziemia dotknie trumny. Nie mogę znaleźć srebrnego lakieru do paznokci. Mogę się rozejrzeć? Yoko robi imprezę manicure-pedicure. Już trzeci raz w ciągu 24 godzin. Czegoś zapominasz. No więc? Jak leci? Samotność mi odpowiada. Nikt mnie nie odrywa. Więc powieść prawie gotowa. To ja cię odrywałam? Masz irytujące zwyczaje. Na przykład? Chichoczesz przy smasach. A to całodobowy nałóg. Lepsze to niż wywołujące migrenę. Walenie w maszynę do pisania. Zgrzytasz kłami i warczysz we śnie. Ale nie gram w nocy na wiolonczeli. Podejmujesz się zbyt wielu rzeczy. A potem narzekasz. To lepsze niż obsesja na punkcie upiorów. Zużywasz tyle perfum, że można zagazować wioskę. Przykłady pierwsze z brzegu. To mam szczęście. Bo moja nowa przyjaciółka nie ryzykuje życia każdego, z kim się zadaje. Tak dobrze rozumiemy się z Yoko, że błaga mnie, abym z nią zamieszkała. Na stałe. Nie będę cię zatrzymywać. Ciesz się samotnością. Żadna samotność, skoro ciągle tu jesteś. Wujku Festerze? Kim jest wujek Fester? Co tu robisz? Jako wilcza jagoda. Nie muszę się tłumaczyć. A ty czym usprawiedliwisz to, że skradasz się po nocy? Badaniami. Nad potworem? Oszczędzę ci czasu. Tu nie ma nic na ten temat. Chyba dobrze się składa. Wiesz, jaki masz problem? Z chęcią usłyszę twoją wnikliwą analizę. Nie wiesz, kto jest przyjacielem. Jestem po twojej stronie. Od samego początku. Uratowałem ci życie. Jako jedyny wierzyłem w twoje teorie. I co dostaję w zamian? Podejrzenia i kłamstwa. No dobra. Chcesz szczerości? Oto ona. Jesteś w pobliżu każdego ataku potwora. Począwszy od Rowana na festiwalu plonów. W dniu pomocy. Pojawiłeś się kilka minut. Po zniknięciu potwora. Ale go nie widziałeś. Bycie w pobliżu to nie zbrodnia. I ta twoja obsesja rysowania. Narysowałeś potwora dziesiątki razy. Lecz nigdy go nie widziałeś. Tak twierdzisz. Narysowałeś nawet jego kryjówkę. A gdy Eugene poszedł obserwować, chciałeś go zabić. By nie zdradził sekretu. Miałbym skrzywdzić Eugene'a? No i twoje dogodne pojawienie się w domu Gatesów po ataku na Tylera. Jeśli jestem potworem, czemu nie zabiłem ciebie? Bo z powodów, których nie pojmuję. Chyba mnie lubisz. A co tu lubić? Długo się tu czaisz? Wystarczająco, żeby wyczuć to napięcie między wami. Orzesz ty. Serio, można je rozcinać toporem. Ten stukot palców rozpoznałbym wszędzie. Cześć, rączko. Dalej zły za tę robotę w Kalamazu? To żadna moja wina. Miałeś włamać się do sejfu w 30 sekund. 5 minut później nadal tam staliśmy. Tyle wusie. Dość tego. Puść go. Pokaż mi pamiętnik. To tutaj. Iggy był prawą ręką Faulknera. Wyszkolił pokolenie wilczych jagód. A za Iggym item. Mam czas na drzemkę. Czy do tego włamiesz się szybko? Robi się z tego powtórka z Kalamazu. Przyjemna stancyjka. Jak ci się udało dostać jedynkę? Współlokatorka źle znosiła moją toksyczną osobowość. Jest.
Według Faulknera Hyde to z natury artysta. Ale ma mściwe usposobienie. Zrodzony z mutacji pozostaje uśpiony. Póki nie wyzwoli go trauma. Bodziec chemiczny lub hipnoza. Wskutek tego Hyde odczuwa więź z wyzwolicielem, którego postrzega jako swego pana. Staje się skwapliwym narzędziem dla niecnych planów nowego pana. Każdy, kto chce wyzwolić Hyde'a, jest totalnym psycholem. Nie szukam więc jednego zabójcy, ale dwóch. Potwora i jego pana. Nie chciałam cię przestraszyć. Pracuję nad powieścią. Enid chce mieszkać z Yoko przez resztę roku szkolnego. Naprawdę? Gdy dochodzi do kłótni, lubię poznać perspektywę obu dziewcząt. Były z was papuszki nierozłączki. Z papuszkami też różnie bywa. Widziałam na własne oczy. Możesz odbijać piłeczkę. Ale obie wiemy, że zależy ci na Enid. I musisz przyznać, że wydobyła z ciebie iskierkę ciepła. Ale bez obaw. Bardzo nikłą iskierkę. Ledwo dostrzegalną dla zwykłego oka. Ale ja ją zauważyłam. Życie w akademiku to także zawieranie przyjaźni, na które nigdy byś nie natrafiła. Te przyjaźnie często pozostają na całe życie. Wolałabym się powiesić. Tak trudno ci przyznać, że znalazłaś przyjaciółkę, której teraz ci brakuje? Przeżyję sama. Zawsze tak było. Skoro tak zdecydowałaś, przekażę dokumenty dyrektorce Wins. Wujku Festerze, wujku Festerze, hej, bycie samotnym wilkiem ma swoje zalety. Żyjesz według własnych zasad. Robisz, co chcesz. Spójrz na mnie. Muszę z panią porozmawiać. Nie, natychmiast. Wiem, gdzie to jest. Mogę się tam spotkać za 20 minut. Tak. Do widzenia. Z kim rozmawiałeś? Nie twój interes. Wiem, kim jesteś, Xavier. Możesz się ode mnie odczepić? Podłożyłeś nadajnik? Bez obaw. Wujek Fester o wszystko zadbał. Dobra. W drogę. PSI Patrol Penny. No co? Zgarnąłem to, jak opuszczałem miasto. Znasz mnie, lubię podróżować incognito. No to ruszamy. Co jest takiego pilnego? Co się stało? Śniło mi się, że pani umarła. Wsiadaj. Pani dyrektor. Muszę z panią porozmawiać o dr Kinbot. Wednesday? Właśnie o tobie mówiłyśmy. O wilku mowa. A wilk tuż. Doktor Kinbot przedstawia twoją ocenę. Przekażę ją sądowi. Po mojej pisemnej akceptacji. Jaki werdykt, pani doktor? Jestem wyleczona? Ciebie to bawi. Ale sędzia nie będzie zadowolony. Wyjaśniłam doktor Kinbot, że ostatnio robisz małe, ale znaczące kroki, by w końcu wpaść w objęcia rodziny Nevermore. Tak. Jestem w połowie drogi ku tym objęciom. Czytałam o hipnoterapii. Być może ta technika odblokuje moje wnętrze. Jest pani entuzjastką? Owszem, nawet dużą. Popieram twoją chęć głębokiej samoanalizy. Widzimy się w poniedziałek. Wtedy zaczniemy. Co chciałaś tak pilnie omówić, Wednesday? To może poczekać. Proszę wybaczyć. Ale mam zadanie domowe. Kawiarnia i piekarnia WIATROWSKAZ. Kinbot musi być panią Xaviera. Hyde jest uśpiony. Póki nie wyzwoli go trauma. Bodziec chemiczny lub hipnoza. Słuchasz mnie? Uwolniła Hyde'a za pomocą hipnoterapii. To wyjaśnia ich tajemne sesje. Ten dzieciak za ladą chyba mnie rozpoznał. Tak. Idzie tu. Zrobię mu rumuńskie duszenie. Kryj mnie. Luz. Nie tobą się interesuje.
Poczwórne espresso. Na koszt firmy. Dzięki, dzieciaku. Przydałaby mi się też dolewka. Tyler? To jest mój wujek Fester. Dzień dobry, miło mi. Czy to? Nazywa się Hyde. To on? Z tamtej nocy. Twój ojciec zakazał ci zbliżać się do mnie. Ojca tu nie ma, a ja mam przerwę. Wygląda na to, że Hyde'a musi wyzwolić jego pan. Jasny gwint. Tyler? Co ja powiedziałem? Wednesday chciała trzymać dystans. Ja się do niej dosiadłem. Dobra. Rozwieszam to w mieście. Podejrzany o napad na bank. Prawdziwy oprych. Nie widzieliście go? Nie. Trudno byłoby go przeoczyć. Przypnę to na tablicy ogłoszeń. Szkoda sobie strzępić język. Dziękuję. Nie musiałeś tego robić. Twoja rodzina jest bardzo barwna. Jak na ironię Fester to czarna owca. Jest nieszkodliwy. A co do naszej randki? Między potworem a wujem. Bez wymówek. Po ostatnim zdarzeniu jesteś mi to winna. Nie wyrwę się. Wszyscy mnie obserwują. Nie będziesz musiała. Ja przyjdę do ciebie. O 21:00 krypta Crackstone'a. Nie brakuje mi jej. Przyjaciele to ciężar. Można ich wyzyskiwać. Są słabościami. Masz pilnować pamiętnika. Wrócę tak szybko, jak zdołam. To nie randka. Tylko rekompensata za to, że omal go nie wypatroszono. Pilnuj pamiętnika. Kiedy ostatnio ktoś zrobił mi niespodziankę, to nie wyszła. Gwarantuję, że tym razem nie zemdlejesz. Ale musisz zamknąć oczy. Mówisz serio? Niestety tak. Robię to tylko z powodu długu. Dobra. Uważaj pod nogi. Zaczekaj tu. Zamknij oczy. Uważaj. O tutaj. Chwileczkę. Możesz otworzyć oczy. No co? Nikt nigdy nie zaprosił cię na piknik w krypcie? Co sądzisz o horrorach? Ten będzie przerażający. Legalna blondynka. Królowa balu. To bez wątpienia motor podejrzanego. Wygląda tak dziwacznie jak on. Pieszo nie mógł zajść daleko. Rozdzielcie się. Ja sprawdzę nad jeziorem. Prawdziwe tortury. Dziękuję. Liczę, że mnie nie znienawidzisz. Powiem to otwarcie. Przyjaźń mi nie wystarcza. Przejdzie ci. Nie bądź taka. Nie lekceważ moich uczuć. Marna ze mnie przyjaciółka. Co dopiero ktoś więcej. Będę deptać twoje uczucia. I stawiać swoje potrzeby ponad wszystko. Możesz mnie odpychać, ale to nic nie da. Prawie cię zabiłam. Przeżyłem. Fart. Jestem twardszy, niż myślisz. Robisz błąd. Możliwe. Na pewno. Co, u diabła? Tyler? Tata? Co tu robisz? Dozorca znalazł motocykl nad jeziorem. Taki sam skradziono. Podczas napadu na bank. Zniknął kajak. Facet pewnie zaszył się na wyspie Kruka. Nawet nie pytam, co tu robicie. Nie widziałem was tu. Zrozumiano? Nie do wiary. Idziemy. Pamiętnik. Rączko? Rączko. Fester, pomocy. Pomocy. Rączka się nie rusza. Pchnięto go nożem. Daj go na stół. No już, rączko. Nie żyje, Wednesday. Nieprawda. Rączko. Jeśli mnie słyszysz. Jeśli umrzesz, to cię zabiję. Jeszcze raz. No już. Jeszcze raz, proszę. Już myśleliśmy, że to był twój ostatni sejf. Kto ci to zrobił? Nóż w plecy. Tchórze. Obiecuję, że winny będzie cierpiał. To będzie powolne, długie i nieznośnie bolesne cierpienie.
Zszyję go z powrotem. Znaleźli twój motor. Więc szeryf jest blisko. Musisz uciekać. W przyszłości ukradnij. Coś mniej zwracającego uwagę. I to ma być frajda? Dobra. Dziś ukryję się tutaj. Będę miał oko na pacjenta. I zwieję rankiem. Do zobaczenia na procesie. Lub na rodzinnym zjeździe. Zawsze będziesz moją ulubienicą. Powiedz to Pugsleyowi. Nabawi się kompleksów. Zgaduję, że to nie jest przypadkowy wybryk. Ktoś przetrząsnął pokój. Ale ukradł też pamiętnik Faulknera. Pamiętnik powinien być w bibliotece Wilczej Jagody. Wie pani o pamiętniku. Więc pewnie też o tym, że potwór zwie się Hyde. Dziękuję, panno Thornhill. Sama się tym zajmę. Oczywiście. W razie czego będę w holu. Faulkner latami badał Hyde'y. Chciał ustalić, czy to tylko bezmyślni zabójcy. Czy też są świadome swoich działań. Jakie wyciągnął wnioski? Nie zdążył, zginął z rąk Hyde'a. Nieprzewidywalność i agresja Hyde'ów zniweczyły próby kontynuacji badań. Oficjalnie zakazano im nauki w Nevermore 30 lat temu. Cały czas wiedziała pani, że potwór to Hyde. Czemu nie powiadomiła pani szeryfa? Bo to byłby koniec Nevermore. Na zawsze. Szkołę by zamknięto. A ja na to nie pozwolę. Ale nie tylko ja coś ukrywam. Jak kogoś podejrzewasz, to mi powiedz. Dlaczego? Pani tylko manipuluje i utrudnia. Nieważne, ile osób zginie. Liczy się tylko pani reputacja. Chronię naszą rodzinę z Nevermore. A więc także ciebie, panno Adams. Chodź ze mną. Mam informację o morderstwie burmistrza Walkera. Wydrukowałem to z komputera ojca. Próbował kogoś wyśledzić. Laurel Gates? Zaczął zaraz po dniu pomocy. Musiał ją tam rozpoznać. Według brytyjskiej policji Laurel utonęła. Ale ciała nie odnaleziono. Rok temu dom Gatesów nabyła 90-letnia dziedziczka firmy cukierniczej. Wkrótce w tajemniczy sposób zmarła. Dobra pozostawiła opiekunce. Teresie L. Glau. To anagram Laurel Gates. Laurel w tajemnicy kupuje swój stary dom. I wraca do Jericho jako ktoś inny. Dlaczego? Zemścić się na rzekomych winnych nieszczęść rodziny. Na twoim ojcu, na koronerze. Na moich rodzicach. I na Nevermore. Co ma z tym wspólnego potwór? Potwór to Hyde. Wykonuje polecenia Laurel. Ona go kontroluje. Wiesz, kim jest Laurel, prawda? Wednesday? Nie mamy dziś sesji. Chciałam coś zwrócić. To z pani pokoju z dzieciństwa. Wiem, że jest pani Laurel Gates. W Jericho szuka pani zemsty. Tak jak burmistrz, więc go pani zabiła. Kto wśliznąłby się do szpitala niezauważony? Jak nie psychiatra? Pod pozorem wizyty u pacjenta. Chyba nie oskarżasz mnie o zabicie burmistrza? Przyniesienie róż do Eugene'a to był błąd. Tę samą odmianę znalazłam przy pani dziecięcym łóżku. Naprawdę nie mam pojęcia, o czym mówisz. Tylko z jednego powodu. Tak dobry psychiatra jak pani mógł wprowadzić się do takiej dziury jak Jericho. Pełzała pani po smutnych umysłach dziwolągów. Aż trafił się ten, który mógł przeprowadzić pani zemstę. Wiesz co? Nie mam czasu wysłuchiwać twoich urojeń. Mam pilną wizytę pacjenta. Czyją? Xaviera? Wiem o tajemnych sesjach w pani aucie. I znalazłam grotę, gdzie wyzwoliła pani jego Hyde'a. To jest nie do przyjęcia.
Wie pani, jak nieobliczalne są hajdy? Czy miał trafić do szpitala? Nim i panią zabije? Wednesday, potrzebujesz pomocy. Lepszej, niż mogę ci zaoferować. Dzwoni pani do Xaviera? Do sędziego Reynoldsa. Każe cię umieścić. W ośrodku psychiatrycznym na obserwacji. Obie wiemy, że po tygodniu. Zacznę rządzić tym miejscem. Czas się skończył, Laurel. Pani dyrektor, tu Valerie Kinbot. Była u mnie Wednesday Adams. Nie wiedziałam, że ma dziś sesję. Nie ma i zachowywała się irracjonalnie. Doktor Kinbot? Doktor Kinbot? Szpital w Jericho. Nagłe wypadki. Odeszła? Doktor Kinbot nie żyje. Pora to zakończyć. Wiesz co? Trzymaj się z dala ode mnie. Posłuchaj swojej własnej rady. Zostawiłeś to w moim pokoju. A właściwie w rączce. Jak długo widujesz się z Kinbot? Czy ty? O co ja w ogóle pytam? Szpiegujesz mnie, prawda? Bo w twojej wyobraźni jestem czarnym charakterem. Ojciec uważa, że moje zdrowie psychiczne może szargać jego reputację. Trzyma syna z problemami. Z dala od tabloidów. Nie byłem w twoim pokoju. Możesz mi wierzyć lub nie. Nie dbam o to. Twoje rysunki są lepsze. Szczególnie podoba mi się ten. Jakbyś naprawdę nim był. Czego chcesz? To ja zadaję pytania. Co inhalator Rowana robi w twojej szopie? A okulary Eugena? A zdjęcia, które mi zrobiłeś z ukrycia? Nie. Ja? Nie zapomnij o najnowszym. Naszyjnik Kinbot. Ktoś mi to podłożył. Stój. Rzuć nóż. Na kolana. Skuć go. Masz prawo nic nie mówić. Co? Twoje słowa mogą być użyte przeciwko tobie. Masz prawo do adwokata. Możesz dostać adwokata z urzędu. Dziękuję za pomoc, Adams. To ty? Ty mnie wrobiłaś. Zostałem wrobiony. Mogłem dać Rowanowi cię zabić. Wróciłaś? Nie ma mnie kilka dni, pokój zdemolowany. A rączka omal nie zginął. Ktoś musi się wami zająć. Nie mieszkasz już z Yoko? Yoko jest super. Uznałam, że potrzebuję więcej granic. Zostaw taśmę. Nie mów, że Adams mięknie. Nigdy. Raczej ewoluuje. Centymetr po centymetrze. Skąd ta nagła zmiana? Bo do siebie pasujemy. Nie powinnyśmy, ale tak jest. Jakaś dziwna przyjacielska anomalia. Wszystko, co o mnie mówiłaś, to prawda. Ale ja za to nie przepraszam. Już nie. Taka już jestem. Rączka za tobą tęsknił. Ja za nim też. Przykro mi z powodu Xaviera. Mnie nie. Jest kłamcą i zabójcą. Poza tym nie ma nic lepszego niż świadomość, że miało się rację. Co dopiero jak możesz się tym dzielić? Rączka wypaplał. O twojej randce z Tylerem. Jak było? Została przerwana. Podobno Tyler pracuje dziś do późna. Zamknięte? To powinieneś zamykać na klucz. Kręcą się tu podejrzani ludzie. Tata powiedział mi. Co się stało z Xavierem? Niezły obłęd. A wydawał się taki normalny. Jak na dziwoląga. No wiesz. Inaczej przez to patrzę na wiele rzeczy. Na przykład? Na to, komu ufać. To znaczy, że chcesz więcej niż przyjaźni? Nic ci nie jest? Muszę już iść. Co? Co się stało? Wednesday? Pierwszy chłopak, którego pocałowałam. Okazuje się seryjnym mordercą potworem. To chyba mój typ. Napisy, Dorota Nowakówna.